Drodzy panowie, to jest do was film. Drodzy mężczyźni lub kandydaci na mężczyzn. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do zniesienia, ale prawda czasami boli. Jeżeli mężczyzna stara się o kobietę, takich przypadków w literaturze są tysiące, że prawdziwy mężczyzna stara się o kobietę, bo ona jest ładna, bo ona jest powabna, bo ona roztacza aurę dookoła siebie i on się stara, on przedstawia się z najlepszej strony, a ona go po prostu nie chce, bo jest za głupia na to, żeby go docenić. I taki mężczyzna jest gotów zrobić wszystko, żeby ona go doceniła, żeby go dostrzegła, żeby go zauważyła, żeby zechciała z nim być. A ona nie. To w takim przypadku dany mężczyzna powinien, i tutaj ukłon w kierunku smoka Eustachego, w takim przypadku prawdziwy mężczyzna powinien pójść po rozum do głowy i zrozumieć, że prawdziwy mężczyzna może być szczęśliwy tylko i wyłącznie z mądrą kobietą. A jeżeli ona, ta kobieta, mimo jego starań, mimo wszystkiego, co on dla niej robi, ona go nie chce, to ona po prostu jest głupia. I mężczyzna nie będzie szczęśliwy z głupią kobietą dłużej niż przez tydzień. I dlatego mężczyzna powinien sobie znaleźć kobietę mądrą, aby być z nią szczęśliwy i nie brać sobie takiej, która go nie chce tylko dlatego, że on wie, czego szuka, a on najwyraźniej nie wie, bo jemu się wydaje, że jak książka ma ładną okładkę, to w środku jest treść, a to bardzo rzadko się zdarza. To, że kobieta jest ładna, powabna i zgrabna, to wcale nie znaczy, że jest ogarnięta. A dla prawdziwego mężczyzny kobieta powinna być ogarnięta nawet dwa razy.